Ostatni weekend to Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji, ale też organizowany co roku przez nas zlot fanek i fanów jawności. To już był trzeci zlot. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego zlotu, ale ogromne podziękowania dla nas wszystkich, którzy byliśmy na zlocie. Przyjechały osoby z całej Polski. Dwa dni dyskutowaliśmy o tym, jak powinno być praworządnie, przejrzyście. Wymienialiśmy się doświadczeniami, pomysłami. Inspirujemy się dalej. Zapraszam za rok na zlot. Naprawdę to jest niesamowite wydarzenie, kiedy w jednym miejscu są ludzie, którzy chcą po prostu, żeby ich miejscowości, żeby Polska inaczej funkcjonowała, żeby była dostępność informacji i żebyśmy byli poinformowani, ale też żebyśmy mieli wpływ na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Ogromne podziękowania dla wszystkich prelegentek i prelegentów i za to, co się wydarzyło. Zainspirowani różnymi rzeczami będziemy do Was wracać z pomysłami i z zaangażowaniem Was w różne rzeczy. Poglądajcie nasze media społecznościowe, naszą stronę. W najbliższym czasie będziemy mieli ofertę dla nas wszystkich, bo też rozmawialiśmy z osobami, które były na zlocie, co potrzebują, żeby być skuteczniejszymi w swoich działaniach. Kolejna rzecz, która jest ważna, kolejna rocznica zakomunikowania naszej sprawy, czyli sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sprawy, która dotyczyła kalendarzy prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tę sprawę wygraliśmy w marcu w tym roku. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że w naszej sprawie doszło do naruszenia konwencji i to, że nie dostaliśmy informacji z kalendarzy, to było naruszenie praw człowieka. Zapraszamy na naszą stronę do tekstu, który podsumowuje ten wyrok, taka analiza, co z tego wyroku wynika, jak do sprawy jawności w naszej sprawie podchodził Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest pierwsza taka analiza, w której to przedstawiamy i też taka pierwsza analiza, jeżeli chodzi o Polskę, bo tam Trybunał orzekł, odniósł się nie tylko do tego, jak należy rozwiązać prawo do informacji i dlaczego Trybunał dostrzega jawność w artykule 10 konwencji, ale też Trybunał odniósł się do tak zwanej sfery wewnętrznej, która występuje w naszym orzecznictwie, a nie występuje w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Warto ten wyrok przeczytać, ale też warto przeczytać naszą analizę, żeby ewentualnie posiłkować się tym, co tam było w innych sprawach. Zaczął się rok akademicki. Wszystkim życzymy studentom i studentkom jak najlepszych wrażeń i ocen, ale tak naprawdę przypominamy, że można w swoich sprawach na uczelni dowiadywać się dzięki prawu do informacji o różnych rzeczach, a też zapraszam do naszych tekstów dotyczących jawności pytań egzaminacyjnych, czy to medycznych już, ale też na uczelniach, bo takie sprawy prowadziliśmy. Jawność sprzyja, dostępność pytań z egzaminów jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o kwestię przygotowywania się do egzaminów, do tego, żeby pokonywać kolejne bariery, więc zapraszamy na nasze strony jawność pytań egzaminacyjnych, a już niedługo sesja, żartobliwie bym powiedział, rok akademicki rozpoczęty, samego dobrego w roku akademickim. Bardzo ważna rzecz, która była i też na zlocie, ale ona się pojawia w wielu czy komentarzach, czy pytaniach do nas, też to wszyscy czujemy, to są media społecznościowe władzy i blokowanie w mediach społecznościowych. W tym tygodniu opublikowaliśmy i tekst o blokowaniu, ale dokumenty, z których możecie korzystać, gdzie są porady, jak interweniować, stanowiska i też analiza, jeżeli chodzi o media społecznościowe, władzy i blokowanie w mediach społecznościowych. To jest ogromny problem, który dostrzegamy, dlatego przygotowaliśmy ten zestawienie, analizy i dokumenty, skargi i wnioski, kompletny poradnik, jak radzić sobie albo próbować radzić sobie z blokowaniem w mediach społecznościowych władzy, instytucji publicznych. Pewnie ten problem jeszcze nie raz wróci. On wymaga systemowego rozwiązania, pewnie legislacyjnego, bo trzeba i porządkować prowadzenie mediów społecznościowych, instytucji publicznych i władzy, ale też zabezpieczyć nas przed tym, żebyśmy nie byli blokowani
w mediach społecznościowych. Jest jedna ważna rzecz, jeden z dziennikarzy, i to sprawa, w której też pomagaliśmy, skierował sprawę do sądu, jeżeli chodzi o blokowanie, przegrał w dwóch instancjach, ta sprawa jest w Sądzie Najwyższym, więc poza tym, że jakby na co dzień staramy się wam pomagać, to jest też kwestia, że w sądownictwie się próbuje, przez sądy próbujemy takie sprawy też przeprowadzać. Będziemy kierowali kolejne sprawy do sądów, żeby starać się przekonać władze, że nie powinny blokować nas w mediach społecznościowych i żeby ewentualnie doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia przed sądami. Wraca kwestia polityków i spółek Skarbu Państwa, Totalizator. Onet opublikował o tym informację. My od dłuższego czasu powtarzamy, że politycy nie powinni być zatrudniani w spółkach Skarbu Państwa czy w spółkach komunalnych, ale to jest nawet nie jest kwestia samego zatrudnienia polityków, bo to nie jest kwestia tylko, bo jakby, że ktoś nie należy do partii politycznej, nie powinien być zatrudniany, ale to jest kwestia dostępności informacji o różnych konkursach, czy o możliwości kandydowaniu, czy procedury, żeby były określone, żeby to było wszystko jawne i do tego zachęcamy do obejrzenia u nas filmu Szymona, z konferencji Szymona Hołowni i polityków Trzeciej Drogi, którzy przygotowali projekt ustawy, który w pewnym zakresie reguluje kwestie związane z procesem zatrudniania. Wielokrotnie Szymon Hołownia wskazuje na jawność, że jawność pomaga, tak jak najbardziej. Trzymamy polityków za słowo, będziemy kontrolowali ten proces legislacyjny, przyglądali się temu, ale też na pewno będziemy postulować, żeby nie tylko dotyczyło to spółek Skarbu Państwa, ale spółek komunalnych. Wielokrotnie przychodzicie do nas z pytaniami i z różnymi historiami związanymi z zatrudnianiem radnych w spółkach komunalnych czy w instytucjach publicznych. To jest temat, który jest żywy. Postaramy się zachęcać polityków, żeby również tę kwestię w jakiś sposób uregulowali. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest kwestia przynależności partyjnej, a to jest kwestia związana z tym, żeby te zatrudnienia były przejrzyste i żeby głównie kryterium merytoryczne grało rolę, a nie kwestia właśnie przynależności partyjnej. Ważny wyrok zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odnośnie utajniania oświadczeń majątkowych w Trybunale Konstytucyjnym. Jakby nawet nie jest kluczowe to, że te oświadczenia mogą być jawne, jak dokończy się ta procedura sądowa, ale tak naprawdę to, że sąd dopuścił możliwość ewentualnie badania, nadawania klauzul tajności na dokumenty w przypadku wniosków o dostęp do informacji publicznej, to tak upraszczając, ale jest to dobra rzecz, dlatego że takie nadawanie klauzul jest bardzo niebezpieczne w takim podejściu wcześniej w orzecznictwie, że jak jest nadana klauzula, czy dokumenty objęte są klauzulami tajności, to w zasadzie przy wniosku o dostęp do informacji publicznej nie mamy nic do gadania i taka sprawa się kończy. Ten wyrok daje nadzieję na to, że będzie inaczej w przypadku dokumentów, które są w jakimś zakresie, czy informacji, które dotyczy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zobaczymy, co dalej, kwestie jawności czy niejawności w Trybunale Konstytucyjnym znamy. Mamy też własne sprawy z Trybunałem. Jak wspominałem, też kwestia kalendarza prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest sprawa, która właśnie była w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, wspierajcie nas. Wiem, jak ważne jest poradnictwo. Cały czas udzielamy wam porad. To są setki pytań, setki odpowiedzi. To jest bardzo ważne, więc jeżeli jeszcze nas nie wspieracie, to pamiętajcie o tym, że bezpłatne poradnictwo w dostępie do informacji, ale też zwiększania głosów mieszkańców, to jest bardzo ważna rzecz dla wszystkich i też unikalna, jeżeli chodzi o Polskę, też w Europie inne organizacje aż takiego poradnictwa nie świadczą. Jesteśmy z niego bardzo dumni i cieszymy się, że możemy wam pomagać, zatem wspierajcie nas.